Przejdźmy już do drugiego półfinału, bo zaczynamy, drodzy Państwo. Niebieska moneta tak. Łangit i na czerwonej Kuku. I Łangit zdecydował się na niebieskiej monecie na Nilfgaard i Kuku na czerwonej monecie na Nilfgaard. Tak jest. To czyli jest ten mirror match, o którym mówiliśmy. Jest. No i teraz tak, widzimy po stronie Kuku głos za grobu, ale nie mamy na razie żadnych mistrzów plag. Jeden mistrz po stronie Łangida. Ale za to Kuku ma głos za grobu, tak? Ciężki mulligan Łangidny, tak patrzy. On zostawił. Czyli trzy karty i pas Łangid będzie grał. Jest mistrz plag. No ciekawe, czy Kuku pozwoli na to Łangidowi. Nie no, wydaje mi się, że tutaj właśnie sierżant, mistrz plag plus łowca i Łangit będzie w stanie spasować. Jak to zobaczymy. Zobaczymy. W każdym razie, gdybym miał postawić moje wszystkie pieniądze, a nie ma ich dużo, to byłby to Łangit. Mówisz o tych pieniądzach z Monopoly? Nie no, tych co nam Kisma wysłać po kaście. No tak, wypłata z Team Elderblood, zapomniałem, no tak, sorry. To już jest 4 lipca. No tak. Do 10 ma czas. No dobrze, zobaczmy. W każdym razie lock na razie na sierżanta Noziki. Odpowiada Łangit. No i jeszcze ma mistrza plag. No, to będzie długi mecz, ci powiem. Będzie długi mecz. Ten pierwszy. No, ale pojawia się mistrz plag na ten moment. Czy będzie pancerz? Nie. Coś ty. Czy tutaj będzie pancerz? Nie. Coś ty. No, chyba, że akurat tak. I to może zadecydować, bo teraz Kuku... Jeśli zagra... A nie, nie ma drugiego mistrza plag, przepraszam. Nie ma. Chciałem powiedzieć, że jak zagra za 11, to może o 1 przebić i będzie wtedy problem dla Łangida. Ale widzimy, że takiej możliwości nie ma. Więc myślę, że tutaj poleci... Głos za grobu, Łangid spasuje, Kuku dogra coś tam i... No i wszyscy zadowoleni tak naprawdę. Na pewno będzie zadowolony Łangit, że udało mu się uciec, natomiast finalnie to Kuku będzie znał rozłożenie swoich kart. Łangit takiej informacji posiadał nie będzie. Przepraszam, ale Kuku chyba oglądał Kamsa wczoraj. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. Na co? No na Kuku, co zrobił. Oświeć mi, proszę. Selfie kliknął sobie telefonem. A, okej, okay. To znam z kwalifikacji. W sensie, nie, przepraszam, znam ze Spyro Streamów. Wczoraj Kams też klikał selfie w toalecie, a i tam. Dzisiaj Kuku selfie w sypialni. A to naprawdę nie lepiej kliknąć po prostu print screen i wrzucić w Paint'a czy gdziekolwiek? Nie, no, ale no jak masz pół monitora, to może być ciężko. To w sumie wiadomo, no może na touchpadzie grają na przykład. A może tak, może tak. Tam może być trudno tam te okienka przełączyć, bo w sumie nigdy nie próbowałem. Tak. No, bo znamy graczy, którzy rzeczywiście, co prawda, dostosowali touchpad, prawda? A wiemy, że jakby dostosowanie karty do odpowiedniego rzędu może być wtedy kłopotem, więc również i zrobienie odpowiedniej fotografii. Ale w sumie się zastanawiam, skoro głos za grobu pokazuje kartę w dobrej kolejności, no to w sumie po co zawodnikom tutaj utrudnić, jak możemy po prostu zrobić, że jak klikniesz dalej, to ci się pokazuje w kolejności, jakiej dobierasz i to jakby nie trzeba było dodatkowych narzędzi. Także myślę, że to sfiksują i w następnym patch, jak klikniesz dalej, myślę, że zmierzamy w bardzo złym kierunku. Tak, więc ja myślę, że to jest następny update.
z racji, że pewnie coś w stylu. No, niestety nie byliśmy w stanie naprawić błędu, ponieważ tutaj jest to w silniku gry, tutaj błąd taki zagnieżdżony, więc postanowiliśmy po prostu wszystkim dać to samo, żeby było sprawiedliwie. No kto wie, kto wie, kto wie. Zobaczymy, drodzy państwo. Tym niemniej, głos z zagrobu na ręce Wangida. Ręka Big Kuku bardzo mocno poprawiona. Widzimy Bratensa, widzimy Ku. No i jest też Bal. No i zobaczymy, na co zdecyduje się. Nie, no to będzie długa runda trzecia, to nie może być nic innego. To będzie długa runda trzecia. Oj, tylko ta lokalizacja. Zobaczymy, co zabierze, bo tutaj na pewno będzie alchemik grany. I co wrzucamy? No wrzucamy oczywiście łowce i czekamy, czekamy. No wszystkie goldy Wangida mam na ręku w zasadzie, więc szanse były niewielkie. To prawda. Tak, no Wangid tutaj myśli, że truciciel plus głos z zagrobu i będzie miał wszystko. No wygląda na to, że to będzie pas teraz ze strony Iluchy. No może jeszcze jedną kartę sobie zagrać tak o, jeśli chce. No, mógłby w teorii zagrać truciciela przykładowo, prawda? No bo i tak raczej nie będziemy chcieli mieć dwóch kopii na ręku w rundzie trzeciej. Ale powiedziałbym, że wygląda to korzystnie dla Wangida. Jednak ma lepszą rękę, będzie grał jako pierwszy. No, wydaje mi się, że pierwszy ma delikatną przewagę, ale taką delikatną w rundzie trzeciej. O, w ogóle wtasował. I zagrywa sobie cięcie tak o. 3. Teraz problem jest taki, że ta lokalizacja będzie zajmować miejsce na stole. To prawda. To prawda. Co prawda również mamy rzeczywiście strażnika na szczycie talii po stronie Wangida. No ale z drugiej strony, czy to jest duży problem? No, nie ma Roderyka. Gdyby jeszcze Roderick był na rynku Wangida, no to sytuacja byłaby wręcz idealna. Natomiast tego akurat nie ma. Tak, a on tutaj może sobie tak skrócić talię. O, widzimy, że dobierze Fergusa i dobierze Arturiusa, jeśli skróci jednego brąza. Także to myślę, że zrobi tak, żeby dobrać właśnie Fergusa i Arturiusa. Będzie zadowolony. No to w takim razie ręka Wangida będzie wyglądała naprawdę, naprawdę bardzo dobrze. No ale zobaczymy również, czy poszczęści się Wangidowi z Artoriusem. Natomiast rzeczywiście rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, jest ta lokalizacja, która będzie zabierała miejsca, nie reprezentuje sobą już absolutnie nic. Jest Fergus, jeszcze dwa muligany po Artoriusa. Pozostaje pytanie, co my chcemy muliganować, czy chcemy w ogóle muliganować? No mistrza plag chyba zajmuje za dużo miejsca, tak mi się wydaje. Aby... No, chyba, że ten mistrz plag będzie jakoś tam grany pod krowie truchło, tylko nie wiem, czy karty specjalne jakieś jeszcze są w talii, chyba nie. Nie powinno być żadnych kart specjalnych, no bo tak naprawdę mamy Q i mamy inwokację, prawda? I tyle. Zostawił, ty, to jestem zdziwiony. Nie wiem dlaczego tak. Może mu miejsca na stole brakować w pewnym momencie. Mistrz Plag będzie zajmował 3 sloty, Artorius będzie zajmował 2. No zobaczymy. Tak, Artorius też ma asymilację, tak właśnie pod tym kątem wydaje mi się, że jest dużo lepszy w długiej rundzie trzeciej. Ale też Kuku, widzimy, że dobrał ciutkę gorzej, nie no, Uzurpatora wyciągnie z Roderyka, też ma wszystko.
No to rozpoczynamy. Układamy pasjansa i zobaczymy. Mhm. No to co? Odpowiadamy scenariuszem. Lokujemy damę. No tak klasycznie to właśnie jest to, o czym powiedziałeś, że, ale jednak inaczej. No tutaj myślę, że Łangiel mistrzem plak poleci. To teraz w zasadzie nie ma żadnego argumentu, żeby tego nie robić w tej chwili, prawda? Mhm. Na pewno nie chcesz aktywować scenariusza w momencie, kiedy nie ma silnika do zatrucia jakiegokolwiek. Możesz też zagrać podczas czego, po prostu na oczyszczenie, to też jest myślę w porządku, bo wstawiasz asymilację na stół. No można, tym bardziej, że nie mamy żadnego follow-upa pod kolejną truciznę, mielibyśmy trzy łącznie z balem, no chyba, że oczywiście skopiowalibyśmy coś bratencem, tak jak tego truciciela, ale decyduje się jednak na mistrza plaka. Czyli wydaje mi się, że Łangiel jest świadomy, że może mu brakować miejsca na stole i po prostu pozwala na zatrucie tej spragnionej damy. Żeby zwolnić trochę miejsca na stole, no takie podejście, wiadomo, trochę może naiwne, ale może w ten sposób kombinuje zawodnik. Też mnie ciekawi w moment, w którym użyję ładunków dowódcy, bo z jednej strony można od razu blokować silniki, a z drugiej strony można zostawić te ładunki na później, żeby jakby mieć możliwość zwolnienia miejsca na stole pod jakiegoś szpiega w późniejszej fazie gry. To prawda, to prawda. Natomiast trzeba mieć na uwadze rzeczywiście jednostki z asymilacją, które będą sobie rosły. Trzeba mieć na uwadze damy, które również w tych mirrorach bywają bardzo, bardzo wysokie. Decyduje się na usunięcie tej damy kuku od razu, zagrany pod czaszy. Tak, no i teraz można by rozważyć już zagranie uzurpatora. Już można zatruwać podczaszego, tak? To zawsze jest nie najgorszy cel. No chyba, że nasz podczaszy po prostu, żeby mieć tą asymilację. Też może być. Jednak uzur. Jednak zagranie uzura już w tym momencie faktycznie powoduje utratę troszeczkę tych punktów na asymilacji. Zobaczymy, jak to Łangidowi wyjdzie ostatecznie. Widzimy, że przewaga tutaj dosyć spora, aczkolwiek kuku ani nie zagrał balu, no ani uzurpatora jeszcze. Tak, ale też Łangid jakby ma już zajęte 8 miejsc na stole. Kliknął tego uzurpatora od razu. No nie boję się Fergusa, bo kuku nie gra z Fergusem. No ale trochę się obawiam, że Łangidowi może zaraz miejsce brakować. Znaczy zaraz, no za kilka kart miejsca brakować, to zobaczymy. No, 10-kartowy nie mirror na pewno nie jest najbardziej dynamicznym pojedynkiem, jaki dzisiaj będziemy oglądać. To na pewno. Jest bal. No jestem ciekawy, jak to się zakończy, bo jednak często w tych mirror meczach się tego uzura nie klika, żeby zapchać przeciwnikowi stół. A tutaj Łangiel kliknął to od razu, tak nie bojąc się tego zupełnie, że mu miejsca zabraknie. Zobaczymy, czy w ogóle weźmie agentkę. Weźmie. Czyli tutaj idzie w jak największą liczbę silników i czy zablokuje damę? Tak jest. Blokuje damę, dokładnie tak. Także widzimy na ten moment gigantyczną przewagę Łangida, 42-punktową. Natomiast miejmy na uwadze to, że cały scenariusz jeszcze do dyspozycji Big Kuku. Tak. Na pewno zagra jeszcze swojego uzurpatora z Roderika, zniszczy Vincentem uzurpatora przeciwnika, tam zablokuje powiedzmy damę i zatruje bratensa, także to się tak wydaje, że przewaga jest duża, a to tak nie wiadomo, kto wygrywa. Tak, cały czas potężne zagranie po stronie kuku. Zobaczymy.
Będzie grał Uzura czy Bratensa, zobaczymy. Joachim. Co tam ciekawego może dostać? Może dostać przykładowo mistrza plag, dostaje trutkę. Zatruwa Bratens. I co, będzie pod czaszy na oczyszczenie, myślisz? No wydaje mi się, że teraz już w zasadzie nie ma argumentu, dla którego miałoby się nie decydować na oczyszczenie. Patrząc na rękę Big Cooku, no jest jeszcze jego Bratens, może również skopiować truciciela. Wobec tego ten pod czaszy wydaje się być dobrym rozwiązaniem. Tak też robi, ale nie oczyszcza Bratensa, patrz! Okej, oczyszcza damę. Ciekawe. No, ale to jest taki matchup, w którym naprawdę trudno ocenić, czy zagranie jest poprawne, czy niepoprawne. Okej, to prawda. I które zagranie robi więcej punktów, bo to jest tyle zmiennych, tyle aktywacji asymilacji, tyle statusów, tyle kontr, właśnie jakieś wstrząsy, Vincenty, cięcia trawy, kantarele, no też nie możesz wstrząsu rzucić na jakiegoś golda, no bo przeciwnik ci go wyciągnie kantarelą, tak? To jest problem. To prawda. Wangit co prawda kantareli nie gra, ale Kuku jak najbardziej tak. Oj, i będzie grał na zapchanie? Na zapchanie? Wydaje mi się, że tak. Czy kliknie? Ja bym chyba na zapchanie grał. Chociaż... Bo jeśli teraz Wangit rzuci Vincenta... Jeśli wróci Vincenta, no to niby ci operatorzy zostaną po twojej stronie, ale ci miejsca zabraknie w pewnym momencie. Tak. Z drugiej strony kurzącym zagraniem byłaby inwokacja, no ale wiemy również o Cantarelli, wobec tego to nie wchodzi w grę. Tak, no wstrząs nie wchodzi w grę, tak jak powiedziałeś, więc to można albo zniszczyć Vincentem, no ale wtedy... No jakby zostały ci dwa sloty na stole, tak? Masz problem. Dokładnie. Ale przeciwnik też ma problem, bo on szpiegów chce dograć, nie? Więc to jest takie... Pojawia się Vincent. Czyli jednak 43 punkty przewagi po stronie Wangida, ale miejsc na stole bardzo niewiele. Myślę, że do tego meczu potrzebnych jest 20 ekspertów do analizy. Jak po meczu piłkarskim w studio też tam tutaj eksperci dyskutują, no to tutaj do tego meczu też potrzebujemy ekspertów. Znasz może jakiś? No, Alan jest dzisiaj niedostępny, a Rykow nie ma internetu. Myślę, że powinniśmy na następny raz przygotować takie studio z analizą. Byłoby fajnie, prawda? Fajnie. To byłoby ciekawe. Są na GameToon? A, no racja. Wspomniałem. A, no tak. Tak. Uwaga, Bratens. W ogóle jestem ciekawy, jak za... A, w ogóle nie kopiuję. Na zapchanie. I właśnie, no i co teraz? I co teraz Wangit zrobi? Natomiast ta przewaga wydaje się być i tak chyba zbyt duża, żeby Big Cooku był w stanie coś tu wyczarować. Zobaczymy. Znaczy, on zawsze ma tam do trucia, tak? Jeszcze ma Vincenta na Uzurpatora. To, o czym wspominałeś, również kiedy zabraknie możliwości zagrania szpiega przykładowo, no to ma jeszcze jeden ładunek lidera, żeby taką możliwość sobie zbudować. Discard Fergusa. Wow. W takim układzie Kuku może... No to się wydaje takie dosyć dziwne, ale może zagrać cięcie na emisariusza na przykład, żeby ciągle zostawić zapchany stół. Tak, sugeruje wstrząs, no ale pamiętajmy, że Kuku ma kantarele. Także ten wstrząs jest bardzo obosieczny. I robi miejsce jednak, po prostu.
Będzie zakrywał. A, Joachima kolejny. To w sumie nawet sprytniejsze. Mhm. Ten Joachim wyciągnie. Podejrzewam, że jakąś kartę. Może mistrz Plak. Ach, jest mistrz Plak. No i to może być z jednej strony fortunne, a z drugiej niefortunne dla Big Kuku. No ciekawe, co strzeli. No chyba, że w ogóle nie wyciągnie tego, ale nie, no, wyciąga. Nie zwolniło się miejsce. Mhm. No to jest akurat dobra informacja dla Big Kuku. No Łangiec zawsze będzie miał wstrząs za 12, tak? To jest pewne. 15 różnicy, ale no jeszcze ten Vincent niszczący Uzura plus Trutka z balu, tak? To jest to. Mhm. Jest wstrząs zagrany już. Mhm. No i wstrząs w truciciela, nie w mistrza Plak. No ale wstrząs... To w sumie dziwne, no bo jeśli ta kantarela zostanie rzucona, to zwróć uwagę, są dwie jednostki do zatrucia, tak? W tym, że jedną z balu zatrujemy, a drugą właśnie kantarelą jakby, więc to chyba nie najlepszy wybór. Mhm. Teraz wydaje mi się, że Vincent jest poprawny. No zwalnia dwa miejsca na stole, ale... Mhm. Ale no robi dużo punktów, bo to niszczy 17 po stronie przeciwnika i wstawia 7 po twojej stronie. Czyli zagranie za 24 by to było. Wow! Discard Cantarelli. Okej. Okay. Okay. Tego się nie spodziewałem. Również. Tutaj czat na oficjalnym streamie mówi już gratuluję Łangidowi zwycięstwa. Natomiast ja nie byłbym taki pewny. Ale no chyba faktycznie Łangid wygrywa. Mimo że zdiskardował już dwie karty. Bo teraz, jak wróci, jak poleci wstrząs... Mhm. Nie no, wstrząs... Nie no, nie ma na co wstrząsu rzucić. Nie no, Łangit wygrywa jednak. Wygrywa, mimo że... Mhm. No tak. Tak naprawdę zagranie Vincenta jest za 21 punktów, jeśli dobrze liczę. No chyba nie dobrze, ale spoko. Coś nie wiem jak 21 naliczyłeś, no niszczysz 17. Vincent daje 3, jeszcze Trutka za 4, nie? 24. Zaraz ci powiem, jak to policzyłem. Nie no i cięcie na Bratensa tutaj wygrywa. Ostatnia karta, no Łangit musi wiedzieć, że ostatnia karta to wstrząs, nie? Więc cięcie na Bratensa i po prostu, nie wiem, emisariusz będzie w porządku. Także tu karty zostały zdiskardowane, oj, jednak nie to. Więc wiemy, że to jest mecz prosów, bo wiemy, w każdym profesjonalnym meczu karty się discarduje. To prawda. Zdecydowanie, drodzy państwo. Także no, rozegrane to przez Łangida po mistrzowsku, powiedziałbym. Kto by się spodziewał? Po mistrzowsku i o 11 punktów wygrywa ten mirror meczek i to może zadecydować o całej był piątce. Tak. Gierka numer 2 tymczasem. Najgorzej. No dobrze, gierka numer 2. Kuku znowu nie Nilfgaard, a Łangit na Redcoinie wziął tą Skellige. No i wydaje mi się, że to Skellige... No jest dobre, tak. Jest dobry na tym Redcoinie. Jest dobre. Tylko widzimy, że ręka Łangida jest taka dosyć przeciętna, bo tutaj nie ma dostępu do portalu. Mhm. To jest dosyć smutne, więc to może zaważyć. Tak jak i ja nie mam dostępu do Obserwera. No i tutaj Łangit ewidentnie niezadowolony. Zaciągnął się adeptem, nie ma portalu. No jest źle. Ale zaakcentowałeś. Ładnie. No to co, zacznijmy chyba po prostu od kwatermistrza.
bo na niewiele możemy sobie pozwolić. Ale poczekajmy jeszcze na zagranie kuku. Tak, no tutaj zawsze bombki będą jakieś uskuteczniane. Kuku też nie ma sierżantów na Uziki, nie ma mistrzów plag. Więc w zasadzie obaj zawodnicy mają prawo czuć się niezadowoleni na starcie, ale no zobaczymy, jak się... Wow. Wow. No. Ciekawie. I szczęśliwie Wangi... zarazem. Tak, Wangi taki wyraz twarzy. Co ten gość robi, ty? Tak to czytałem. Wyciągnął mistrza plag? Wyciągnął. Po co drążyć nie, temat? Nie, ja ci wytłumaczę, bo on w poprzedniej grze zagrał głos za grobu i wiedział, co teraz zostanie. No tak. Tak było. A zdjęcie zrobione zostało, prawda? Więc. Tak, tak, tak. No, oczywiście. Utalentowany gracz. Tak, ale gdyby mi się takie coś na streamie wydarzyło, to ja już bym przeciwnika wyklinał. Co on robi? Tak, zobaczcie. Kuku specjalnie jeszcze teraz zakrywa usta, bo on cały czas się śmieje. I nie może ze śmiechu, że rzeczywiście nikt nie skumał tego, że zagrał ten głos, zagrał w poprzedniej grze i znał talię. Ty, no to co? Teraz cięcie trawy i drugiego mistrza plagu ciągamy, nie? No. No jasna sprawa, no myślę, że to jest jasne i logiczne. Co za problem. O, mamy foteczkę. Kolejny... Tak, selfie na Instastory, ja w trakcie drugiej gry. Tak, no przecież teraz wiadomo, teraz jest taka moda, nie? Że w każdej gierce robisz sobie selfie i wstawiasz na Instastory. Tak jest. Moja tak mina jest. W trakcie pierwszej gry, ja w trakcie drugiej gry. Tak. Tak. Co ciekawe, Great Wolf za każdym razem na tych zdjęciach wygląda tak samo. Tak. Ale no co? Lajki i komentarze pod zdjęciem się same nie zrobią, nie? No, trzeba nowe zdjęcie wstawiać. Dokładnie tak, dokładnie tak. Madok zagrany. Mamy kwatermistrza. Punkty zgarnięte. No i czekam na zagranie w takim razie. Big Kuku. Czy spodziewamy się po prostu emisariusza? Wówczas będziemy mieć bardzo wysoką jednostkę, co prawda. Możemy obawiać się ewentualnego Sirocco. Znaczy, no teraz to już widział, tak, że był na szczycie talii, ale... Okej, ale... Ale no i tak. Ale okej. To wcale nie tak, że wykorzystał błędne działanie głosu z zagrobu, tylko miał szczęście. Odrobinkę. Odrobinkę szczęścia. Czyli głos z zagrobu, dwóch mistrzów plag. No i Big Kuku robi punkty. Wiosną tutaj Wangit gra bombkę. Kurczę, to jest 35 do 13. To tak trochę... Trochę nie wygląda to za dobrze. No nie wygląda to za dobrze. Mamy tempo pas ze strony Big Kuku. Tak, no czyli będzie długa runda trzecia, tak? No tutaj już nie będzie innej możliwości. Tutaj Wangit no siłą rzeczy jedną kartą nie przebije, więc musi przebić w trzech kartach. Czy będzie w stanie to w trzech kartach zrobić, bo to też nie takie proste. Nie takie proste. Potrzebujemy 26 punktów. 23 punktów. Wybaczcie. Czyli 8 na turę około. Jeśli chcemy trzy karty rzucić. Co, Megaskop, Gerb i Bombka to wystarczy? Chyba wystarczy Megaskop, Gerd i Bombka. Wydaje się trochę mało. Jak to się wydaje, że wystarczy. Bo tu Gerd robi 8, Megaskop robi 8 i Bombka robi 7, więc to powinno wystarczyć. Uderzamy kwatermistrza, uderzamy Madoka. Wykorzystujemy Madoka, strzelamy Bombką. Okej. Tak, nawet jeśli zabraknie jednego punktu, ale chyba nie zabraknie, to zawsze można jedno ładunek dowódcy. No, nie zabraknie, jeszcze dwa zapasu. No, także ładnie tutaj Wangit to przeliczył. To prawda.
Ale zobaczymy, jak R3 się potoczy, no bo R2 siłą rzeczy nie będzie, no bo z minus 3 to nawet raczej na ciężko. To raczej ciężko. To na 20 randze nawet nie puszują z minus 3. Tak, to nawet Pawlo X na YouTubie tego nie robi. A pod content można by było, prawda? Tak, i tutaj żaden z graczy nie gra Colgrimem, więc... No. Na pewno puszczu nie będzie. Mwangit szuka tych swoich złotych karcioszek. No musi znaleźć Quena, byłoby bardzo miło. Tak, no na razie widzimy bombki. Mamy dostęp do portalu. Ciekawe, co wyciągnie alchemik zbalansowanej szkoły żmii. Uwaga. Może Quena? Może. Kto wie. Daj mi tego. No, myślę, że misariusza jednak podarujemy. No ale to nie jest dobra informacja dla Wangida. No bo ma zabrykowany portal. Czemu? Co ty gadasz? No przecież sierżanta dostał. W sumie tak, no. To nawet powiedziałbym, że lepsze obiada. Okej, dobra. Wydaje mi się, że Kuku mógł dać mu emisariusza, a nie sierżanta. W sensie, jak popatrzyłem na te trzy karty do wyboru, to automatycznie umysł podpowiedział mi emisariusz. Zdecydował się jednak na sierżanta, no i faktycznie zobaczmy, że tutaj Wangit ma proste muligany. Wangit ma proste muligany. Czy będzie Quen? No nie ma. Nie ma? No nie ma i nie wygląda to za ciekawie dla Wangida i będzie miał problem w długiej rundzie na Nilfgaard. Tak, no gdyby zamiast tego Wiedźmina Szkoły Niedźwiedzia był Quen, no to by było ile? Plus 5 punktów, tak? Tych 5 punktów może zabraknąć. Zobaczymy. Ani portalu, ani Quena, ani Herenka Duch. Portal ma. Jeden z tych, do tego zmierzam. Jeden z tych artefaktów zostanie zagrany. Natomiast cały czas braki na ręku Wangida. Tak, no moim zdaniem powinien od portalu zacząć, tak? No bo im szybciej portal zagra, tym szybciej sierżant się pojawi. Mhm. Jakby nie wyobrażam sobie, żeby zaczął od czegoś innego. Ale może się nie... Ale w sumie Nilfgaard zaczyna. W ogóle zauważyłeś, że często jak komentuję, to mam problem z tym, kto gra jako pierwszy. To mi się zdarza. No czyli co? Od razu Joachim. Czemu tak? Nie lepiej najpierw bal zagrać, żeby chociaż ta... To znaczy, wychodząc z założenia, rzeczywiście Cantarellą i Joachimem moglibyśmy napsuć troszeczkę pozycjonowanie po stronie Wangida. No to pewnie licząc, że przy... Jeszcze przeciwnik ma Sirocco, nie gramy balu. Mhm, a to Sirocco może nie być głupie, bo jednak... Chociaż... Dajesz dwóch trucicieli... Przeciwnikowi z balu... Wydaje mi się, że nie jestem fanem tego zagrania, jednak... No ale z drugiej strony pomyśl sobie, że zrobiłeś ile punktów tym Sirockiem? 12 plus X, gdzie X to jest liczba, o którą by się wzmocniła ta dama. A wzmocniłaby się o ile, no... Kilkanaście przynajmniej, więc... To może nie taka zła decyzja. Się tak wydaje, że bal dużo robi, ale... Ale ta dama mogłaby zrobić więcej. Punktowo i owszem, natomiast dwóch trucicieli prokujących... damy przykładowo. I asymilację plus jedna jednostka usunięta przez truciznę. No, punktowo być może wychodzi, to mogłoby wyjść rzeczywiście podobnie. Tym niemniej nie wydaje mi się, żeby finalnie było to rzutujące na ostateczny wynik tego meczu.
Barby zrobił 8 plus wzmacnianie damy. No właśnie, nie będzie wzmacniania bamy z dalu, chciałem powiedzieć. Damy z balu, bo ta dama zostanie zbita, nie? Więc musisz policzyć, że to jest dama z balu za 4, może 5. Jeśli rzucimy dowódcę od razu, plus 8, plus trutka, nie? Na jakąś jednostkę. Więc to jest takie jakieś 13 plus zbicie czegoś, jakieś 2 koło 20. Czyli no podobnie punktowo. Ja bym tutaj był w stanie obronić decyzję Wangida. Jeśli się wydaje, że Sirocco nie na bal dziwny, ale... Natomiast problem dla Wangida jest taki, że nie ma rębacza na cmentarzu, przez co nie mógł strzelić za 10 i dobić ładunkiem dowódcy tego... Bratensa. Ale jakby Kubu też tak powiedziałbym, że gra dosyć dziwnie. Teraz nie mamy balu na stole. Widząc, że nie ma Sirocco, które zostało wykorzystane i licząc się z tym, że dama i tak za długo na tym stole nie wystoi, to wydaje mi się, że to już jest najwyższy czas, żeby rzeczywiście decydować się na to zagranie. Pamiętajmy, że Skellige jakby nie ma takich jednostek do zatruwania za bardzo przez długą część tej rundy. Zanim pojawią się te ósemki, to trochę minie. Finalnie bal, ładunek na Madoka. No i co dalej? No jest parę opcji, no można schelmarować tą damę. Można też... A nie, nie można jeszcze zagrać Wiedźmina Niedźwiedzia, bo nie ma adrenaliny. Dziwi mnie, że Wangid tego portalu nie gra. Że w ogóle nie będzie go grał. Dobra, czeka jednak. O. Raz. To chyba nie wyszło najlepiej. No, nie chciał nie tutaj Junoda zagrać. Tak nie do końca, no i musi poświęcić Fjalmara na Bratensa. A, okej, okay, no czyści cały stół teraz, w tej sytuacji. Tylko no, Junot trochę będzie rozczarowany i rębacz, nie? Ja mam wrażenie, że bardzo często rzeczywiście Junot ma kłopoty. Zwłaszcza w takich meczapach, gdzie jest dużo buffów, nie? Bo bardzo często rzeczywiście pojawia się jakaś taka sytuacja, kiedy chcielibyśmy wykorzystać umiejętność lidera już teraz, zaraz. Natomiast rzeczywiście Junot można tym bardzo mocno ucierpieć. Tak, no bo tak sobie, jak się zastanowić, czym można jeszcze obić, no to zostaje ten Wiedźmin Szkoły Niedźwiedzia w zasadzie. No i tyle. Ten rębacz też taki ubogi. No może trochę Wangidowi punktów brakować. Mam takie wrażenie. W ogóle zatruł Joachima. Czyli chyba cięcie na Hjalmara myśli grać. Najprawdopodobniej tak, natomiast jeżeli spojrzymy sobie na cmentarz Big Cooku, to zbyt wiele wysokich jednostek tam nie ma. Najwyższy jest Alchemik za 5, więc to jest Hjalmar za 8. Hmm.
Pojawia się totem. Możemy rzeczywiście zniwelować to pozycjonowanie za pomocą Roderyka, ale wyciągamy tak naprawdę inwokację i nie mamy na co jej zagrać. Właśnie. Co, to chyba czas na Uzura, tak? Albo na Uzura, albo po prostu na Truciciela. Ten Truciciel też jest agentem, więc wzmocniłby tego Uzura niby. Właśnie. Czyli zdecydowanie będzie zagrywany kół w Hjalmara. No i punktowo no, sytuacja jest korzystna dla Nilfgaardu, jakby nie patrzeć. To tym można co prawda kliknąć, ale to też da cel dla Vincenta lepszy. No Rembacz też takie 4. Może Wiedźmin na Uzura, żeby go zjunodować później? Ale jeszcze trzeba ten portal zagrać, tak? No tak, cytując klasyka, tak średnio bym powiedział, tak średnio, no. Wydaje mi się, że tutaj Łangit będzie próbował grać Rembacz, Megaskop, Portal, Wiedźmin, Junot. Wydaje mi się, że taka kolejność będzie tutaj stosowana. Czy mam rację? Nie, nie mam racji. Jednak portal najpierw chyba. Portal czy Hernka Duch jednak? No nie, no portal to jest 11 przynajmniej, plus silniczek. Aj, nie trafił tego do lepszego najpierw. Gdyby najpierw na Łazika wyskoczyła, no to miałby teoretycznie więcej. No tak, ale tak patrzę, no i wydaje mi się, że Kuku ma więcej tych punktów. Junot zaboli, że nie ma tego ładunku dowódcy, który może mógłby się... No to na pewno, przydać. To na pewno. Też może być ciężko jakoś dobrze ustawić, no bo ma tylko strzał za 3 do ustawienia. Strzał za 3, jak ustawiasz, no to nie jest szczyt marzeń. No nie jest. Chociaż z drugiej strony jest, ten Roderick też słaby. No Roderick... No za chwilkę być może zagramy inwokację po prostu za 10 punktów. Tym niemniej, no... Zobaczymy. Wydaje się, że będzie blisko, ale tak jak mówisz, Big Kuku... Wygląda na to, że punktów ma nieco więcej. Zatknął w celnym stylu podzielonym. Jeszcze wyskoczy czwóreczka, pamiętajmy. Tak, tak. Ale co, no Vincent robi 9 plus aktywuje bal, który daje kolejne 11, 12, 13. No, jeszcze asymilację i buff z Uzura trzeba doliczyć. Jeszcze jest ładunek dowódcy, no jakby... Nie widzę, jakby tutaj Skrieg miał wygrać. No, Kuku przyfarcił na starcie w tej grze z tym Joachimem pierwszym. Jednak Hjalmar najpierw, okej. Okay. Ma to oczywiście sens. No tak, pozbywamy się rzeczywiście Rembacza. Okay, teraz Megaskop. Chyba, chyba że najpierw Wiedźmin. Wydaje mi się, że jednak Megaskop ze względu na to, że... Jeszcze ten sierżant Nozyki zrobi dodatkowe punkty za Wiedźmina. Tak, ale też no widzimy, że zarówno podczas jak i Uzur, Bator się wzmocnili na tyle dużo, że ciężko będzie ich zjunodować, nie? Jest to niemożliwe w zasadzie. Więc chyba no, brak Quena zaważy. Może. Może, zobaczmy, zobaczmy. Natomiast teraz wydaje mi się, że jednak Megaskop. Jednak nie.
Tutaj ryzykuję, no, ale to... To się nie ma prawa udać. No nie. Ten Junot... Tym bardziej, że teraz musisz zagrać Megaską i po prostu liczyć na to, że Junot może wejdzie. Natomiast zagrywanie Junoda i zagrywanie pustego Megaskopu nie ma absolutnie żadnego sensu. Ale ten Uzur się i tak wzmocni, jak zagrasz Vincenta. Więc to jest jakby kolejna rzecz. No, wydaje mi się, że trzeba było po prostu przyjąć i poczekać z Wiedźminem, zmaksymalizować punkty na Nozdice, zagrać wcześniej Megaskop. Natomiast no i GG! Przewaga jest zbyt duża, Wangit poddaje 1-1. Tak, trzecia gra i są te potworki na Redcoinie. A tutaj znowu Skellige. Tak, no Kuku w swoim ćwierćfinale właśnie to Skellige porobił. Także myślę, że czuje się pewnie. Wtedy była długa runda trzecia. No ta ręka też nie wygląda najciekawiej dla Wangida. Nie mamy cały czas portalu, dobrany Madok, jest Maxi, jest Quen tym razem. Co na pewno może cieszyć, aczkolwiek no jeżeli chodzi o ten początek, no to mam bombki. Tak, na pewno tutaj Kuku dobrał lepiej, bo ma Kuchtę, ma Archę Spora, ma Onej Romancję, żeby ewentualnie wyciągnąć tą, która wie. Więc myślę, że jest zadowolony. Patrząc jeszcze na rękę Wangida, te dwa megaskopy dosyć smutne. Nie da się ukryć. To megaskopy, grasz dwie sztuki, też grasz dwie sztuki rębaczy, czów i tak nie dobierasz. Smutne. Ale no zawsze masz te alternatywne cele w teorii, ale nie w tym układzie. No zakładając scenariusz, że dobierzemy portal, to i owszem, natomiast tego portalu ani widu, ani słychu Wangida. Tak, no zawsze masz ewentualnie tego kwatermistrza od biedy, no jest to też najgorsze. Ale no zobaczymy. Maxi na początek. Nie zwróciłem uwagi na kolejność. I nie zwróciłem również, uwagi na to. Również. Ja skupiłem się na megaskopy. Megaskopach. Mm. Zobaczymy. No Kuku tutaj prawdopodobnie rozpocznie od Kuchty. To jest takie dosyć standardowe. No tutaj przeciwnik. No może i ma opcję Kuchtę usunąć, ale no. A nie, jednak Archespor najpierw. No tak, nie ma tej bomby wyganiającej. Talii. To jest ta różnica. Gdyby ta tak. Gdyby była ta bombka, to by tak nie zagrał. Tak, a tutaj mamy księżycowy pył, także może pozwolić sobie Kuku na takie zagranie. I nie ma w tym absolutnie nic zdrożnego. No i co teraz? Kuku na kamerce... Kuku na kamerce wygląda tak, jakby mówił, ale łatwy matchup. Okej, okay, zagrany Madok. Czy no bombka, tak? Zagrana, wyciągnięty Madok. Wiadomo, no Kuchta teraz nie musi zjadać tego Archespora, tak trzeba ją zagrać, bo to jest taki carry over na wiedźmy inne. Myślę, że się zdecyduje na to. Bo nie widzę tutaj innego zagrania. Ewentualnie można by zablokować Madoka, ale czy chcesz to robić? Nie sądzę. Jest jeszcze Doregaraj, a jako lock. Natomiast Aguara... I wydaje się, że teraz rzeczywiście będzie kartą, którą zagra Big Kuku. Nie znam się. Powinienem zrobić takie samo oświadczenie jak Drobniak. Nagrać. Identyczne. No i problemy. Opały Wangida. No, na pewno nie może przegrać na równych. To nie wchodzi w grę. Jak przegra na równych, to przegrywa grę w zasadzie. Więc też chciałoby się spasować, zanim przeciwnik będzie miał opcję zagrania tej, która wie z Sabatem, no bo na razie jest tylko 11 punktów.
Ale no trudna sytuacja. Nie jest łatwo, tak? Nie jest prosto. Już Gerd, żeby uciec. Może. No proszę. Ucieczka może się powieść. Znaczy, no ta ucieczka właśnie będzie słaba, tak? No bo teraz kuku coś dorzuci i potem już będziemy mógł sabat aktywować i w osobnej romancji z jakieś to bardziej, tylko patrząc rzeczywiście na to, co może zagrać Wangit, no nie ma tych opcji wiele, prawda? Są te dwa megaskopy, stosunkowo smutne, one mogą rzeczywiście w pewnym momencie pojawić się, jeżeli zdecyduje się na Herbka Duch. No ale finalnie, no chyba, że Junot za 12 jeszcze. A może kuku zagra kuchtę i skonsumuje tę Maguarę, też nie jest wykluczone. To też nie jest wykluczone. Ale no z drugiej strony ten Junot na Kościeja teoretycznie później jest, tak, tego pierwszego. To prawda. A może to w Archespora zje, żeby tą bombkę 3-2-1, która robi, osłabić. No i tak też robi. Tak też robi. Także jakby Junota się nie boi, tak? Bo on wie, że Junot musi zostać na tego Kościeja później. Znaczy musi to oczywiście w cudzysłowie, ale zwykle się go zostawia. No tak, ale rzeczywiście Wangit jest w o tyle nieciekawej sytuacji, że jeżeli zdecyduje się na pas, zdecyduje się na ucieczkę, którą rzeczywiście ma możliwą, no to pojawia się ta, która wie, mamy sabat, no i mamy problem. Tak. Zdecydowanie. Więc tego chciałby uniknąć na pewno chiński zawodnik, ale no jego możliwości są wysoce ograniczone. Decyduje się na kwatermistrza. Potem pewnie megaskopami będzie leciał w kopiowanie kwatermistrzów i Madok wyląduje koniec końców na cmentarzu i potem zagra tą bombkę i go wskrzesi. Taka jest idea. Jest takie super wybitne. To, patrząc rzeczywiście na rękę kuku, no, nie sposób nie zauważyć dwóch Genkenów. Nie sposób nie zauważyć Uczennicy Wiedźmy? Dokładnie tak. Przepraszam, spojrzałem na telefon. Uczennicy Wiedźmy, wobec czego tych punktów jest naprawdę sporo. Dostęp do tej, która wie. Mamy szczurą łapkę, jeżeli będzie nam czegoś jeszcze brakowało, także tych punktów naprawdę, naprawdę dużo. Tak, no szczurą łapki nie warto grać w momencie, kiedy nie masz sabatu, bo no, wtedy ona pingi podwójnie zbiera. Więc gra Genkana po prostu. No i będzie czekał kuku, tak? Spokojnie, on tutaj ma jeszcze sporo zagrań. Wydaje się być w komfortowej sytuacji. Prawda. Kto by pomyślał, prawda? Kto by pomyślał? Że na Skellige posiadające tyle kontroli. A to jest ta potęga Redcoina w deku. To prawda. Że możesz poczekać, aż przeciwnik spasuje. Tylko zagranie szczurłapki w tym matchupie, tak jak wspomniałem, jest dosyć takie trudne. Jest trudne, to prawda. Decyduje się Wangit na pas. Także kuku bierze carry over, no i przechodzimy do rundy drugiej. A może nie weźmie? Mili państwo, no myślę, że weźmie. No myślę, że weźmie. Nie, pojawia się najromancja to... i co teraz? Pewnie wiewiórkę wyciągnie. A i jednak ta, która wie. Kto by się spodziewał? Ajajaj. I ty chciałeś grać wymyślił. Starego Grota. Kurde bele, no. Ajajaj. No. Ale miałbym prowizję zapasu. Prawda. Nie, nie. Polacy już odpadli ze Szwecją. Już nie grają. Dopiero w następnym turnieju. Przypał. Tak. A ten Henryk Kane to nie jest Polak?
Myślałem, że jeszcze gra. Henryk? Henryk Kane. Henryk? Jesteś pewny? A jak? Coś tam słyszałem, że coś tam strzelał bramki ostatnio. Henryk Kania, tak, tak, tak. No dobra, no i co? No mamy 10 punktów na start. Przypomina się jeszcze czasy przedhomecomingowe, kiedy się rzucało Eredina, Geralta i Pas i pasywka potworów była. Pamiętasz te złote czasy, kiedy... Nie pamiętam, kartę... ale akurat znam pasywkę potworów ze względu na to, że grałem w Wiedźmina trójeczkę, także no nie sposób tego nie znać, prawda? Aczkolwiek no, nie grałem, nie doświadczyłem tego, no bo jak znasz moją historię, tak to zagrałem jeden dzień. Wiedźmina? Zagrałem jeden dzień i następnego dnia wszedł Homecoming, o którym w ogóle nie wiedziałem. A. Także zmienili mi grę totalnie i jakby... Zbyt późno przekonałem się do Winter. Nie było ci dane nagrać się tym Swarmem Neckerów, Alchemią, GS-ami? Nie było mi dane nagrać się... Fratel. Open Gwinci. No i obrońca na stół. Jest. Boom. Znowu ten dowódca tak niefortunnie, no bo lepszy układ by było raz w obrońcę, dwa razy w tą, która wie, no ale Junot tak czy siak się pojawi. Junot się pojawi, tak, natomiast no... Ajajaj. No, problem jest taki, że akurat Big Cuckoo ma Karantira na ręku, a Kościeja ma Sonnej Romancji. Chcielibyśmy, żeby ten układ był odwrotny docelowo. To prawda. Ale można stwierdzić, że kości jest mu niepotrzebny i na przykład się porozstawia i w pewnym momencie karantir na świnkę i w ten sposób podciśnie. No zobaczymy. Tylko czy Kuku będzie cisnął tę rundę? No bo wczoraj w długiej rundzie wygrał. No. Może znowu pójdzie na długą. Cóż, gdyby teraz rzeczywiście chciał grać, musiałby poświęcić larwy. Musiałby je zagrać, musiałby zacząć się rozstawiać. Z drugiej strony wyciągnęliśmy Junoda. Więc niejako ten jeden kościej tworzony właśnie przez Karantira jest w jakiś sposób bardziej bezpieczny. Kto wie? Jednak Kuku ma jajka na stole. Dokładnie. A te megaskopy dalej takie smutne. Dalej smutne. Co prawda mogą wejść za 8 punktów, aczkolwiek no rębacz nie widać. Jedną larwę udało się zbić dowódcom. Na pewno dobra informacja. No ale... No ale to nie rozwiązuje wszystkich problemów Wangida. No właśnie, co to w ogóle zagrać? Port? Nie, chwila. Tak, portal? No chyba tak. No teraz przewaga karty będzie po stronie Skellige. To gdyby prawda. Gdyby Kukus pasował, on chyba będzie cisnął aż do sabatu, żeby chociaż ten carryover mieć. Spodziewam się, że tutaj może zagrać wiedźmę. W ogóle to jest, zawsze mi się mylą te wiedźmy. Nigdy nie wiem, czy to jest strzelająca, czy bufująca, to akurat strzelająca wiedźma. Mhm. Jakby chciał Wangi, to tak naprawdę za chwilkę będzie miał możliwość pozbycia się tej, która wie. No, aczkolwiek wyłączy sobie opcję na pozbycie się Kościeja w późniejszej fazie tego meczu. Też może tutaj szczurołapka się pojawić. No wiadomo, że to ryzykuje jakieś tam obrażenia. Ale teoretycznie można próbować. Też się dzieje. Przygotowuję slota na Genkana. No jeżeli te 20 punktów utrzyma się na stole, nie zbije nic Wangit, no to Big Cuckoo może spokojnie aktywować sabat
uczennicą wiedźmy, prokując to jedno jajko. I szczurołapkę. I szczurołapkę, rzecz jasna. Przypomnijmy, że siła bazowa szczurołapki za każdym razem rośnie, kiedy zagrywany zostaje relikt. A uczennica wiedźmy takowym jest. Tak, a tutaj bombka poleciała w tą, która wie, także stara się zapobiec właśnie temu, więc tutaj myślę, że Genkan poleci. Mhm. Dlaczego by nie? Dlaczego by nie, oczywiście. Chyba wy tak bardzo zależy ci na pokrzepieniu. Najpierw może świnka. Tak, to by było dosyć ryzykowne. Na cmentarzu z Kelige są ósemki, więc w razie czego jakiś tam strzał z Hjalmara jest, no ale też no, trzeba na kościele jakąś odpowiedź trzymać. Dokładnie tak. Junot już poleciał, no więc Hjalmar no, musi zostać. Teraz myślę, że Łangiet będzie, znaczy nie jest jego tura, ale będzie megaskopami coś tam próbował. Mhm. Tutaj faktycznie Genkan leci. Mhm, to prawda. Także Sabbat już uaktywniony. No i teraz Kościej jest jednym zmartwieniem, no ale ta, która wie cały czas, jest na stole i też z nią trzeba coś zrobić. Mhm. Także Łangi tutaj pod ścianą, no ale no myślę, że zagra Megaskop, tak? No zaraz wyskoczy mu kolejna siódemka z portalu, więc Megaskop tutaj przebija. Tylko że te 10 punktów Gera Overu jest aktualnie. Dokładnie tak, to jest duży problem. Znaczy, no w sumie 50-50 na 10 punktów, ale... ale no... Ale Kuku też nie będzie pasował. Tylko jeszcze dogra na pewno uczennicę wiedźmy. Jeżeli pojawi się jeszcze jakikolwiek inny relikt, no to wtedy już będzie tych punktów nieco więcej na Gera Over, o ile naturalnie ta, która utrzyma się na stole. Faktycznie Megaskop grany. Mhm. Tak, Kuku. No to co? Sprawia wrażenie, jakby miał trudną decyzję. Tak. Ale jakby no ja nie widzę tutaj trudnej decyzji. Spokojnie, Kuku, nie musisz grać językiem ciała. Łangit nie ogląda tego streama. Spokojnie. On cię nie widzi. Uczennica wchodzi, bufuje szczurołapkę. Robi dwa punkty co turę, no jakby nie widzę powodu, dla którego miałbyś tego nie grać. Mhm. No tak. Patrząc teraz na obserwera, to co rzuca się jeszcze w oczy, to to, o czym nie wspomnieliśmy w zasadzie wcześniej, ale Quen na ten moment wchodzi za zaledwie dwa punkty. To też miejmy na uwadze. Że Quen jest nieaktywny dla Łangida obecnie, no bo w deku tylko dwóch rębaczy. Więc on tego Wiedźmina nie może rzucić. Mhm. Też na pewno mu utrudnia zadanie. Ale co, no tutaj kolejny Megaskop raczej. Chyba, że Henka tu rzuci. Ale... Ten Kreover będzie problemem, bo nie ma jak usunąć tej, która wie. Dokładnie tak. Także Kościej, jedna rzecz, uczennica wiedźmy, druga rzecz, ta, która wie, trzecia rzecz. No za chwilkę rzeczywiście coś spróbuje z nią wyczarować, coś zrobić. A Kuku teoretycznie mógłby zagrać od tej romancji w wiedźmę bufującą. To prawda. Jakby jemu też niekoniecznie musi zależeć na tym kierowerze tak mocno, jak mi się wydaje. Może też po prostu zagrać sobie wiedźmy z ręki za dyszkę, to by najromancy sobie zostawić. No zobaczymy. No ale wydaje się, że wiedźma bufująca jest teraz najlepszym rozwiązaniem. Tylko pamiętajmy, że... Albo pas i bierzesz Kreover 11-punktowy. No właśnie. Ale masz kartę straty, ale Kreover. Chyba, że Łangit zdecyduje się przykładowo jeszcze zagrać jedną kartę i zbić tą, która wie. Cóż. Chyba pas. Tak, pas wzięty, czyli przewaga karty po stronie Skellige, no ale 11 punktów na następną rundę. Tak, no i umiejętność lidera po stronie Kuku.
Zdecydowanie, no bo tak naprawdę jeden ładunek został Angidowi tylko, jeśli dobrze Dobrał pamiętam. Kościeja. Dobrał Kościeja, to jest dobre. No to może... jak mawiają włoscy specjaliści, włoscy eksperci, rest in pepperonis. Tak mi się wydaje. Tak jest, tak jest. No nie wydaje mi się, żeby był w stanie to kuku przegrać. Pierwsze zagranie będzie troszkę niezręczne, ale myślę, że zostawi. Zacznie sobie od świnki. Tym bardziej, chociaż... że cały czas jest dwupunktowy quen na ręku Angida. Dlaczego? Przepraszam? Mamy Wiedźmina Szkoły Niedźwiedzia, został zmuligonowany. Wybacz. Dokładnie. Kurczę, w ogóle zrobił mulligan kuku i dobrał trzecią wiedźmę. To trzeba mieć skilla. No to myślę, że co, zacznie od oneiromancji w wiewiórę. Albo od oneiromancji w larwy nawet, może lepiej. To wygrał pierwszy półfinał. Z tego co wiem, to one chyba za dwa dni dopiero będą grane. Tak, ale tak. Ćwierćfinał to wczoraj Anglia wygrała. Natomiast w pierwszym półfinale w poniedziałek, jeśli się nie mylę, gra... Nie, we wtorek, przepraszam najmocniej. Włochy, Hiszpania o 21, a w drugim z kolei Anglia, Dania również o 21 na Wembley. Także dokładnie. Także trochę przedwczesne pytanie. Ale rozumiemy, że emocje jakby buzują. Pewnie kupon został postawiony. Pewnie tak. Okej, okay, Sirocco na rębacza. Czyli pozwala tą szczurą łapkę obijać kuku. No i co? No, rozkręcamy nasz pasjans. Także Karantir pojawia się. Nie no, jakby, jeśli teraz poleci bombka, no to sytuacja będzie na stole taka, że 3 punkty przewagi po stronie Wangida, 5 kart na 5 kart, ale dowódca po stronie kuku i jakby ta ręka kuku wydaje się mocniejsza mimo wszystko. Ma możliwości na tego kościeja, żeby faktycznie sobie z nim poradzić Wangid. Ale tylko w sumie ma z oboma, może Sirocco i Helmara. Ale no ma spory problem też Wangid, bo zwróć uwagę, że jeśli teraz pojawi się Karantir, no to co, rzucasz na przykład Helmara, potem leci drugi kościej, rzucasz Sirocco i potem musisz rzucić Quena i potem Megaskop, więc potem zostaje ci na lasce. I to jest problem. No faktycznie jest to kłopot. Tak krótka runda może być dużym wyzwaniem dla Skellige, się okazuje. Czy żeby 100% win ratio potworów na tym turnieju? A potwory do nerfa. Ewidentnie. Się szykuje. Już w następnym patchu. Drobniak plus Rykow in. O. Podwójna zmiana. Nawet tak nie żartujmy. Tak. Może nie jest najlepiej, ale... Caster bez mikrofonu to chyba by było jeszcze gorzej. Chyba, że migowym, ale... Nie wiem. Tym niemniej... Kościej utworzony z Karantira... Naturalnie... Usunięty ze stołu. No i co dalej? A w ogóle kuku rzucił dowódcę w poprzedniej turze. Jest ciekawy. W sumie to chyba było poprawne. Hipotetycznie, jeśli kościej by przeżył, to masz 2/6 do aktywacji. W porządku. Z oneiromancji będzie... Nie wiem, świnka może? Najprawdopodobniej tak, no reprezentuje najwięcej punktów na ten moment.
Nawet nie zagrał. Nie zagrał Sirocco, czyli Sirocco na last sobie zostawił Angit. Nie chcę brankować tego totemu. Mhm. No to tym bardziej wydaje się to być sprawą przegraną dla Angita w tym momencie. Kościej bez odpowiedzi. Tak, no to jest po prostu jedna wiedźma. Gdzie obojętnie która. To prawda. Jedna wiedźma, śmieńka, wiedźma. Tak. No i kończymy. Tej Wangi już chyba zdaje sobie sprawę, co go czeka. Opuścił głowę. Tak. Już chyba myśli o następnej grze. Chyba myśli o następnej grze. No widzimy 5 punktów różnicy. Przewaga silników po stronie potworów. Okej. Okay. Świnka najpierw chyba? A to chyba się nie opłaca. Mój gust. Świnka zrobi 2 punkty więcej. Ale... mogłaby sprokować jeszcze jajka nowo powstałe, prawda? Chociaż nie, no może się opłaca w sumie. Ja w sumie chyba opłaca 1 punkt więcej. Chyba. No tak, 1 punkt więcej, bo byłoby kolejne jajko do sprokowania, no ale stracilibyśmy 2 punkty, czyli wyszłoby tak, no wyszłoby 10, nie 11. Czyli dobrze zagrał. No, znaczy w wypadku, jeśli zakładamy, że Kości przeżyje kolejną turę, tak, prawda. Oczywiście. Prawda. Ale co, tutaj wiedźma, strzał za 4. Ciekawe, że rzucił ją do tyłu, a to nie ma znaczenia. No teraz już to rzeczywiście. Nie ma żadnego znaczenia, z przodu z kolei był Madok, więc w przypadku co, bomby BM na Lasseya to... BM Pass? Nie. Myślę, że nie. Jeszcze ostatnia wiedźma, no i kończymy. Tak. No i jest to KP, dobrany Foltest, dobrane koniki. Także Kuku na pewno zadowolony. W stronie Wangita, natomiast mamy w końcu portal. W końcu rębaczy do megaskopu. Tak, mamy taka, powiedzmy normalna ręka w końcu się udało dobrać. Tak, jest też Quen na potem, także no to ciekawie. Wygląda to w końcu dla Wangida, więc być może ten trzeci pojedynek z Kelligem będzie dla niego tym ostatnim. Mhm. Tylko, że problem... Znaczy problem... Nie problem jest taki, ale chciałem powiedzieć, że no Kuku, jeśli sobie rzuci koniki, wzmocni kryształową czaszką, a potem rzuci full testa, to będzie duża presja, tego full testa trzeba będzie czymś usunąć, a tak nie bardzo jest czym poza Junodem, powiedzmy. To prawda. Ale to tak znowu wybiegam w przyszłość, na razie strasza Dawida. Tak, to na razie powolutku. Bomba. Mógł się tego spodziewać Big Kuku. Ale wydaje się, że może spokojnie powtórzyć zagranie. Może. Może też zagrać koniki Foltesty, jakby szybko spasować po 3 kartach. Zobaczymy. Ma parę opcji tutaj Kuku. Tak, to prawda. To prawda. Nie obgryzaj paznokci, Kuku. Co ty robisz? Przestałeś już. Okej. To zagranie jest dla mnie dosyć dziwne. Wydaje mi się, że to jest takie trochę zmarnowanie dowódcy, bo potem będzie się brakować goldów. Ale może się nie znam. No jakby rzeczywiście obawiał się utraty tych koników. No ja bym takiego zagrania osobiście nie zrobił. Pewnie sprokowałbyś po prostu konika kryształową czaszką, prawda? Tak. Już. Ale no może chcę zostawić tę czaszkę na full test, a tylko wtedy jakby spodziewa się, że przeciwnik dobrał Sirocco. No widzimy, że Wangit nie dobrał i w tym układzie, jeśli wzmocni tą czaszką full testa, no to faktycznie będzie to OP zagranie. Ale i tak mi się nie podoba, bo dałeś też dwójkę pod Madoka.
zagraniem. I to nie jest takie... takie fajne. I straciliśmy 2 punkty plus ładunek dowódcy, prawda? No to, to rzeczywiście... Jakby z jednej strony rozumiemy obawę przed utratą jakby konika, przed utratą Foltesta, aczkolwiek... No nie wiem, przyznam szczerze, że dosyć kosztowne zagranie. No bo tak, teraz, gdyby Wangit miał Sirocco, no to faktycznie leci z automatu. Tak, ale właśnie zabawne jest to, że nie ma tego Sirocca i teraz jak Kukus pasuje, to teoretycznie Wangit będzie miał bardzo ciężko, żeby te punkty zrobić. Bo to jest jednak 5 punktów co turę. To prawda, to prawda. Jest 5 punktów co turę i Kuku może spasować. Tak, co prawda teraz no szalone value również zrobią rębacze za chwilkę. I Gerd też. Spasuje czy będzie grał? No w sumie ja bym te brązy grał, ja bym dograł Stenta. Tak po prostu sobie. No, chcielibyśmy pewnie mieć coś pod szani już tak po prostu i zwyczajnie. Mamy oczywiście Strasza Dovida, ale bardziej zależałoby nam na studencie. Pytanie, czy rzeczywiście zdecyduje się na takie zagranie, czy po prostu... spasuje. Tak, no bo jak spasuje, to Wangit na pewno będzie musiał zrzucić więcej niż jedną kartę i wtedy tego studenta na przykład w rundzie drugiej możesz rzucić. Z pewnością. No więc... jeśli chcesz... Tak naprawdę taki tempo pas obecnie... Wydaje się być jak najbardziej zasadny dla Big Kuku. I zrobił to. Biedny Wangit. No i Wangit ma teraz problem. W sensie jest Gerd, prawda? Jest Gerd, który zapewni sporo punktów. 12 plus 8, 20, ale to jest za mało. Ale Megascope i Gerd powinni wystarczyć. Nie chcę mi się liczyć, ale wydaje mi się, że wystarczy też. Ale nie wystarczy. Nie chciałbym być w sytuacji Wangida obecnie, no bo nie wygląda to naprawdę. A nie, wystarczy, zbyt wystarczy. 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 Jak nie wystarczy, to zawsze max 1 plus 1 wychodzi jeszcze, ale... No wystarczy. Nie gryź tych paznokci! Do kogo ja mówię? No żre i żre. Tak, no ale jakby no nie będzie mógł Wangit pushować, więc będzie długa runda trzecia. Prawda, jest Sirocco oczywiście po stronie Wangida, niezutylizowane wcześniej, prawda, na scenariusz. W ogóle Maxy zagrywa teraz, co ciekawe. O. Widzimy, adepci są na dnie, ale tam też totem jest na dnie. Mhm, to prawda. Ale chyba zostawi też... Bo nie dobierze do Sirocca. Może mieć problemy, żeby dobrać do Sirocca, jeśli nie przytasuje. No zobaczymy. Jeżeli nie dobierze teraz bomby, no to zdecydował się na przetasowanie talii. Taka Foltest, jak widzieliśmy, jest zbalansowany. Takie tam 5 punktów do turę. Także nie zdecydował się na przetasowanie talii. Oj, ale to może nie dobrać do Sirocca. To Sirocco było na 10 miejscu. Te karty, które teraz zmuliganuje, to mogą się wtasować przed Sirocco. Także no jest spore ryzyko. Zobaczymy. Jeśli Sirocca zabraknie, no to Kuku scenariuszem powinien to wygrać. A przygotuje sobie adeptów. Myślę, że zagra więcej niż jedną kartę. Myślę, że marynarz jeszcze. Może drugi adept, a potem marynarz. No zobaczymy. Natomiast no widzimy, że brakuje mu jednak troszkę tych goldów. Ciągle nie widzimy Gerharta. Między innymi. To prawda. No a już jeden z graczy przekonał się, jak bolesny jest brak Gerharta. Tutaj mimo tego manewru okrążającego i jeszcze
kompletu złotych kart Big Cucku nie ma. Mm-hmm. Oczywiście tutaj kontrakt na cierpliwość jest robiony. Ależ pięknie sobie go wyfarmił. Stosunkowo prosty kontrakt do farmienia. Przyjaciel coś wie na ten temat, prawda? No ale zobaczmy top deki z KP. No takie biedne. Tak, słabo. Hubert, bardzo słabo. Straż, nie najlepiej. Nie może brakować tego jednego ładunku dowódcy, który został zużyty w R1. Naprawdę. Jest taka opcja. Pewna zgoda. No dobra, to Sirocco Langit, czyli jednak mu się nie wtasowało przed Sirocco. Więc no Langit ma wszystko, co by mógł chcieć. Rams, zmuliganowany. I patrz, nie ma Adali, nie ma Gerharta. A Barona gdzie jest drugi ładunek dowódcy? Barona też nie ma. Co prawda w tym matchupie nie byłby aż tak istotny naturalnie Baron, aczkolwiek Adali albo Gerhard to byłyby karty, które tak chciałoby Kuku zobaczyć. Ale tak się nie stało. No ale jest cały czas jeszcze plejada złotych kart po jego stronie. No zobaczymy. Także palisz zagranie ładunku w R1. Zdecydowanie. No i stawiałbym na Langida jednak w tym pojedynku. Patrząc na to, co jest na ręce Kuku. Czemu nie Sirocco? A nie boi się tego bombardowania i taranu. Ciekawe. Na razie rzeczywiście zagrywając portal niespecjalnie go to boli. Ciekawe. Tutaj Langit nie lubi sirokować tych scenariuszy, zauważyłeś? To prawda. Albo się założył z kimś. Myślę, że z Langidem 2 albo z Langidem 1. Wow, i dobrał Adalię, a nie Gerharta. Wow. Ciekawe. Ciekawe, rzeczywiście. Natomiast chyba bardzo mocno ceni sobie te balisty. Zobaczymy. Powinien do tyłu wrzucić oczywiście, grając wokół bombki. Oczyszczającej, tak też robi. Oczywiście tak też się dzieje. W tej wersji oczywiście Big Cucku nie ma Viraxasa, to też ten Gerhard nie byłby aż tak mocny w połączeniu właśnie z Viraxasem. No tak. Odpowiadając tutaj na pytanie Dreo, przykładowo, jeżeli 10 kart w drugiej rundzie miał Big Cucku, no to dostałby swoje 2 muligany plus 3 za karty, czyli miałby 5, prawda? Mhm. Za ilość nadmiarowych kart, tak jak mówi właśnie przyjaciel. Tutaj Madok pomoże wyczyścić to w następnej turze Langidowi. Te machiny. On tutaj się bombardowania też nie boi. Wygląda to dobrze dla Skellige, powiedziałbym. I co tutaj zagrywamy? Myślę, że jakąś kartę by dobrze było zagrać. Pytanie, ale te opcje są takie dosyć słabawe, powiedziałbym. No to prawda, to prawda. Hmm.
Chyba aktywujemy po prostu osę. Zagrał marynarza. Ciekawe. No teraz Madok na pewno zostanie kliknięty i można po prostu dobić ten wzmocniony trebusz. Można też dobić taran bombką. Teraz wyskoczy drugi adept i to bombardowanie z tego scenariusza dla kuku. Wygląda, jakby karnego nie strzelił w ogóle. Tak, to prawda, to prawda. Tak jakoś mi się skojarzyło. Widziałeś ten filmik o Mbappé? Który filmik o Mbappé? Jakiś taki no, jak, memowy? Jak Borek, jak Borek komentuje Mbappé. No to chyba nie, nie. Tak sobie wpiszesz na YouTubie Borek Mbappé, taki 30-sekundowy, możesz sobie na szybko obejrzeć. Czekaj, aż sobie obejrzę. Znalazłeś? Czekaj. Tak. Sobie przesłuchaj tam. Znaczy w sumie to nie wiem, dlaczego akurat o tym wspomina, bo to tutaj nie ma nic wspólnego z gwintem, ale... Ale ostatnio mi się tam wyświetliło, to obejrzałem. No dobrze, no tutaj tak inne zagranie było ze strony Mangino, teraz bombardowanie leci, to bombardowanie takie 2 na 10, ale tutaj tymi wrzącymi olejami będzie dobijał. No nie gryź tych paznokci, ile raz mam ci powtarzać. Ja pamiętam, że kiedyś też miałem ten problem. Tylko, że ja paznokci nie wygryzam, tylko skórki. Ja też. Ja też skórki, no. Tak, i pamiętam, że tam... O, jakieś tam... takie te... Takie gorzkie specyfiki, prawda? Tak, 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 właśnie. Te gorzkie, jakieś tam... W sensie nie pomadka, tylko takie... Takie lakiery takie. Takie lakiery, o, słowa mi brakowało. Nie wiem, były próbowane i... Miałem to samo. Tak, ale teraz już nie, już jakoś nie mam tego problemu. No i dobrze, bo to najgorzej, jak się później na basen pójdzie. No. Chyba jak się z wanny wyjdzie. Tam raz na tydzień w sobotę, nie? Tak. A w ogóle kopiesz się w wodzie czy w mleku? W wannie. Aha, chyba że tak. Tak powiedziałbym, że trochę mało punktów po stronie KP, no bo Skellige ma jeszcze te swoje zagrywki, znaczy, może też przesadzam, ale ma jeszcze to Hernka Duch za Walacha, ma jeszcze Quen Wiedźmina, tak? Bo nie zaciągnął się, ma... A jeszcze Totem w ogóle. Totem, prawda? No bo właśnie Hernka Duch. Nie, to raczej Totem, myślałem, że Totem już został zużyty wcześniej, ale tu mi się pomieszały gierki, tutaj Madok też już bardzo dużo zrobił. W ogóle Junot dogrywany. Ciekawe. Oczywiście teraz nagle punktów więcej po stronie Wangida. Sirocco albo na jednostkę z desantu, albo ewentualnie na Dumę Foltesta, ale z Dumą w zależności od tego, co ma na cmentarzu, powinien spokojnie poradzić sobie Hjalmarem, a Marem baczy. No nie no, tutaj Wangid powinien to bez problemu zgarnąć, myślę. Chociaż no, na studenta już nie ma removalu, to chyba że Sirocco. Albo, znaczy nie no, Hjalmara jeszcze ma. Tu się ludzie w mleku rzeczywiście kąpią. W kozim jeszcze. No nie, to pan streamer, dobra, to nie, to na bogacz trafiło, dobra, to nieważne. Przepraszam.
Tutaj Łangier chyba myśli nad Hjalmarem, tak mi się wydaje. Dokładnie. Mhm. Usuwa tego studenta. No i patrzcie, jest sytuacja, równe karty, 9 punktów przewagi. Nawet jakby się uprzeć i powiedzieć, że Kuku ma lepsze karty, to chyba nie lepsze od 9, ale też no nie lepsze, szczególnie patrząc rzeczywiście na wrzący olej, na kołowrót oczywiście, który jeżeli Dumofol dosta się utrzyma, w co raczej na szani można celujemy. Wyjść. Można rzucić oczywiście na szani, ale nie wydaje się, żeby tych punktów starczyło. No weźmy pod uwagę fakt, że jest Quen, weźmy pod uwagę fakt, że jest cały czas jeszcze Totem bądź Hernka Duxa Wallacha. Problemy, tak, problemy. Tak, Sirocco zawsze na kartę z desantu. Ewentualnie na tą Dumę Fall Test. A w sumie jeszcze Hubert, to o Hubercie zawsze zapominam, jak KP oglądam. Nie mogę się nawet jak gram, to Huberta, też. To jest, nawet jak gram, to zaskoczenie, to prawda? Tak. Tak, no tutaj będzie Sirocco. Myślę, że nie ma innej możliwości. No bo to Sirocco reprezentuje ile? No, 12, 3, no kilkanaście punktów. Ale zanosi się na to, że wszystko sprowadzi się do KP na KP. Najprawdopodobniej tak. Najprawdopodobniej tak. No i zobaczymy. Ja sobie gryzka wezmę. No tutaj Kuku już nic nie wymyśli niestety. Nawet jakby bardzo chciał. No też ta duma. No to co, 7 punktów na wejściu robi. No to jest niewiele. Łangit. Bez problemu tą długą rundę wygrał. Także nauczka z tej gry, wcale nie trzeba wrzucić Sirocco na scenariusz. Taka nauczka. Czemu on nie strzelił? Greed. Okej, okay, ale ten greed nic nie zmienia. No co, na spokojnie totem wyciągamy na przykład. Hernka Duch. No bo jest jeszcze drugi. Drugi Wiedźmin. No, bez różnicy tutaj formalności. Nawet tak łagi, nie ma to skartował większego te karty. Ta, nie ma to tak. znaczenia. Ale jeszcze pomyśli. Ależ przeciąga tą gierkę. Ależ przeciąga tak. tą gierkę. Prawie umowa telewizyjna tak działa. Trzeba przedłużać. YouTuber reklamy się muszą zgadzać. No dobrze. I w ten sposób Łangit wyrównuje w tym meczu. Ja się tutaj biję moje przeciwnika, żeby zyskać przewagę psychiczną przed decydującym starciem. I 2 do 2. Big Kuku już chyba nie starczyło paznokci. Widać, że te... A jednak. Chciałem powiedzieć, że zaczął bawić się palcami, ale... Leci... Gierka numer 5. Creme de la creme jeszcze nie, no bo jeszcze finał przed nami, drodzy państwo. Ale. Ale czas na ostatni pojedynek.
w tym drugim półfinale. Tak, no i tutaj Wankid musi liczyć na to, że podobiera swoje goldy. Jest na dobrej drodze, bo ma już scenariusz Shani Viraxasa i Gerharta. To są cztery karty, których nie ma jak stutorować, także posiadanie ich na ręku jest bardzo dobrą informacją. Mhm. Już musi jeszcze znaleźć tylko Unsaysa w zasadzie i... Seldkirka, chyba. Seldkirka oczywiście może stutorować, aczkolwiek rzeczywiście no, chciałby znaleźć Desant bądź Natalisa. Tak. Więc musi jeszcze znaleźć te dwa goldziki. I będzie Wangit zadowolony. Tak jak to się potoczy. Kuku znowu dobrał Foltesta, znowu dobrał koniki. Także to jest na pewno dobre. I tutaj rozpoczęcie od wzmocnionej balisty. Tak, no i pytanie, czy rzeczywiście Big Kuku zdecyduje się na takie tempo jak w poprzedniej grze. Zobaczymy. Ale wziął głęboki łyk. Widzieliście to, widzowie? O, jest klasa. Dokładnie tak. Ile procent? Ile procent? No już zero. Już nic nie ma. Okej, okay, no Kuku tutaj tak standardowo to rozgrywa. Zakrywa sobie starszą Dwida z myślą oczywiście, żeby koniki dograć. Burą chorągiew mam na myśli, mówiąc koniki. I potem Foltest. Taki jest plan. Czy pytanie, czy Łagie jest rzucić tutaj bombardowanie, czy będzie się po prostu rozstawiał? Jednak się rozstawiamy, gramy Adepta. No i czekamy. Tak, on tutaj ma odpowiedź na tego Foltesta w postaci wrzącego oleju. Łączeniu z tą wzmocnioną balistą, także on się nie boi tego komba aż tak bardzo. No rzeczywiście w sytuacji, kiedy Wangit rozstawia się pierwszy, no ma dużą przewagę rzeczywiście, może ustawić sobie swoje silniki w taki sposób, żeby zapobiec temu zagraniu i tak też się dzieje. Tak, no i tutaj zwykle w tych meczach KP na KP ten, kto wygrywa rundę pierwszą, potem olinuje R2 i wygrywa. Chociaż wczoraj też tak powiedziałem, że niby łatwo. Kiedy tam Chase grał, zdaje się, w ostatnim meczu. I o ile wygrał właśnie puszując R2, to tam był remis w R2 i wygrał 2-1 jakby w tym meczu. Także było bardzo blisko. Wangit wtedy się bronił. Uwaga. Widzimy, że Big Kuku teraz prezentuje cosplay Sub-Zero. Ciekawe. Nie wiem, czy Sub-Zero, czy bardziej Skorpion, ale no nieważne. Zobaczymy. Na pewno będziemy mieli okazję przyjrzeć się raz jeszcze. Tym niemniej, Desant zagrany w Strasza do Widano i czekamy dalej. Nie, no ja myślę, że po prostu nie ma ogrzewania i sobie ręce dogrzewa. No jak nie ma ogrzewania, to zdecydowanie Sub-Zero. Epic Music Alert. Widzimy tutaj bombardowanie poszło. Jedna straż od Dawida usunięta. No i... Wangit w komfortowej sytuacji. No tutaj trudno będzie miał Kuku, żeby się rozstawić odpowiednio. W momencie, kiedy ten wrzący olej w połączeniu z tą wzmocnioną balistą zawsze 7 obrażeń robi w sumie w jednej turze, no to ciężko tego Foltesta utrzymać. W momencie, kiedy adept, znaczy adept, student jest na stole, to już w ogóle... Tak, też powiedziałem adept chyba akurat w dzisiejszym, w tym pojedynku. Jakby tutaj, no jest na 10 Foltest. Teraz tak, zobaczmy. Teraz oczywiście tak. No i jak zareaguje na to Wangit? Co zrobi? Student uderza za 2 obecnie, prawda? Możliwe. Bo on może tutaj się... No brakuje mu, więc chyba balist dogra. W następnej turze dopiero ten wrzący olej.
Tak myślę. I będzie tutaj pingował w ten, tego Foltesta. Zresztą zobaczymy. Ale widać, że wykombinował to Big Kuku. Zobaczymy. Rzeczywiście, na co zdecyduje się Wangit obecnie. Mamy marynarza. Ciekawe. Czyli chyba nie chce tej balisty zużywać. Bo trzymają do scenariusza może. Ale teraz można dograć koniki. No, plus, a, plus. Ale wiem jaki jest problem. Wiesz jaki? Mhm. Że można tego konika, który będzie przy Folteście, po prostu spingować. I wtedy Foltest będzie bufał Strasza Dawida i to nie jest taki groźny wtedy. No to prawda, to prawda. Błąd w pozycjonowaniu tego Foltesta rzeczywiście, gdyby był. Czy może też nie do końca, no bo nawet jeśli ten Foltest będzie wzmacniał Strasza Dawida, to zawsze można marynarzem wzmocnić te koniki, no tak, tam tylko dalsze i wtedy ta pasywka Foltesta i tak aktywuje się na koniku, nie? Teoretycznie. Ale widzimy, że na razie punktów sporo po stronie Kuku. No nie, jednak usuwa tego Foltesta. Jednak usuwamy Foltesta. No, to jest chyba bezpieczniejsze podejście. Nie ma co tak jakby kombinować za mocno. Tylko, że no Wangit chciałby lada moment spasować, tak? No bo nie chcesz tych goldów grać. No to prawda. Tak naprawdę już teraz każdy z tych goldów to będzie bardzo drogocenny. Bardzo drogocenny. Oczywiście może pozwolić sobie przykładowo teraz na zagranie marynarza na przykład. Kuku po to, żeby przebić. Tego nie gwarantuję. No tak, ale jeśli teraz Kuku będzie przebijał, no to Wangit... No co on rzuci? Co on rzuci? Będzie musiał rzucić któryś ze swoich goldów. Na początku, o ile balistę będzie mógł zagrać, no to będzie to jasny sygnał dla Kuku, że Wangidowi kończą się opcje. No tak, no bo jeśli zobaczy Gerhard albo Shani, to takie... Będzie ewidentna oznaka, że ręka nie jest najlepsza. I Wangit chyba o tym doskonale wie. Co może spasuje na pięciu. Trudna sytuacja. Ciężko powiedzieć, co gorsze, prawda? No Shani rzucić nie może, więc zostaje mu albo balista, albo Gerhard. No ile teraz może pozwolić sobie jeszcze na balistę? No to tak naprawdę za chwilkę odpowiedzieć będzie mógł Kuku po prostu studentem. I tyle. No właśnie, więc może pas na pięciu jednak. Nie. Hubert wyskoczy. Znowu o nim zapomniałem. Także chyba się uda Wangidowi spasować. Nie uda się. Z drugiej strony za chwilkę Hubert po stronie Big Kuku też może wyskoczyć. Tych rozkazów kilka było. Co prawda nie tak, tak dużo, na wzmocnionej baliście oczywiście. Natomiast no teraz musi tradować jakiegoś golda w sytuacji takiej, kiedy Big Kuku no, może pozwolić sobie na albo barona, albo na jednego ze studentów. No to musi być Gerhard, tutaj nie ma wyboru. Albo być może nawet na ładunek dowódcy i dobranie jakiejś karty, którą będzie chciał dograć. No zobaczymy, na co zdecyduje się Big Kuku. To są naprawdę, naprawdę ważne decyzje. Znaczy, no Kuku zawsze przebija student plus baron, tak? Bo to jest, no... To jest wystarczająco, myślę, tak? No tak. Tak, kombinuje, zawsze... zastanawia się, myśli. Tak, bo baron to jest minimum 12, to spokojnie. No to jest student plus baron po prostu. No, Wangit już kolejnej karty nie może zagrać, więc Wangit w następnej turze pasuje. Tutaj nie ma wyboru. No chyba, że na siłę chce przebijać. Jakoś tam, nie wiem, ładunek dowódcy, baron, coś tam, ale to takie... Naciągane się wydaje. No Kuku... Tak. Nie. No widać stres na jego twarzy, to na pewno. Widać. Wangit
Po twarzy Mangida aż tak wiele wyczytać się nie da, aczkolwiek no sytuacja też na pewno niekomfortowa. Poprawił się na siedzeniu. Zobaczymy. No, Big Kuku dogrywa Barona. Chyba rzeczywiście, że zdecydujesz na umiejętność lidera, dobranie innej karty, ale jednak nie, widzimy, że to jest krwawy Baron. Tak, no i teraz będzie push w R2 na 2-0 prawdopodobnie. Scenariusz, jakiś tam desant. No i będą kłopoty Wangida. Będzie musiał się bronić. Czy dobierze Anseisa, albo Selkirka, żeby jakoś się lepiej bronić? Dobiera desant, No desant jest naprawdę potężną kartą akurat w obecnej sytuacji dla Wangida. Tak, no i pytanie, czy uda się na 2-0, czy się nie uda na 2-0? Jest Hubert. No dobrze, to jest przedostatni mulligan. Dodatkowo balista. Tutaj mamy marynarza z kolei. No i tak, zobaczymy. Jakby Kuku nie ma wyboru. No na pewno nie może odpuścić. Więc na pewno zużyje dwa ładunki dowódcy w tej rundzie. Dobierze, moim zdaniem, Gerharta i Adalię. W ten sposób będzie próbował na 2-0. Moim zdaniem teraz wymieniasz wzmocnioną balistę na Adalię. Ale zobaczymy. Bo też pamiętajmy, że Kuku ma jeszcze Huberta, tak? A Wangid już go nie ma. To prawda, widzieliśmy sześć jeszcze. Sześcioro rozkazów musi zagrać Kuku, żeby ten Hubert pojawił się na stole. Ja z tym nie będzie problemu raczej. Zakładając, że ma pełną aktywację scenariusza, to jak najbardziej widzimy Adalię, zagranie, o którym wspominałeś. Tutaj będzie bardzo przeszkadzał Wangidowi. A Wangid też ma tylko jeden aktywator. To może być ważne. Sytuacja dla Wangida naprawdę mocno się komplikuje. Wywalczył ucieczkę w rundzie pierwszej. Wypracował sobie tę ucieczkę z zagraniem Gerharta. Zagraniem bardzo kosztownym, które bardzo mocno przydało mu się teraz w R2. A Biku wyprowadza ofensywę. Tak. Ja nie wiem, co tutaj Wangid wymyśli. Decyduje się na desant. Co, wyciągnie Selkirka? Nie. W sumie musi mieć aktywator scenariusza. Musi mieć aktywator scenariusza, prawda? Musi mieć aktywator scenariusza. No, ale teraz... Teraz będzie bombardowanko robione. Czy jest w stanie wyczyścić cały stół Kuku? Jest 16 punktów do zbicia. Dużo. Dużo punktów. Teraz już tylko 13. Cały czas sporo. 12. Myśli Kuku, zastanawia się, kombinuje. No, moim zdaniem... Po prostu zagrywa tą wzmocnioną balistę do przodu. Bombardowanie za 8. No i liczymy na trebusz, liczymy na balistę. Tak też się dzieje. Jeszcze Hubert. Dwa najgroźniejsze silniki po stronie Wangida zbite. Zostaje sam trebusz. Moim zdaniem teraz wymiana wzmocnionej balisty na Gerharta. Po prostu. To jest to, co powinien zrobić. No wydaje się, że tak. Wymiana na Gerharta i ostatnie desant marynarza i to powinno wygrać. Także Wangid pewnie niepocieszony. Ale wygrywa lepsza umiejętność dowódcy.
Czyż nie? Jeszcze cały czas myśli. Sub-Zero Mouton. Nad czym tu myśleć? Mhm. Zdążyłby. Zagrana umiejętność dowódcy. Czas leci. Ty to szybciej. A on w ogóle może... Nie mówcie, że z nim czeka, bo to na Anse jesteś... No dobrze, zagrał. Uf. Już myślałem, że nie zdążył, a to tylko obserwator tak wolno działa. Uff, tyle dobrego. Bo przyznam szczerze, jak zobaczyłem Gerharta dopiero na stole, ja ręce Big Cooku na jego twarzy, a nie na myszce, to pomyślałem sobie, że rzeczywiście czeka z Gerhartem, nie wiedzieć czemu. Nie ma żadnego argumentu, żeby tak zrobić. Ale okazuje się rzeczywiście, że animacje po prostu nam tutaj zwolniły ten cały obraz. Jej. Ależ emocje dla Big Cooku. Na pewno będzie potrzebało chwili przerwy. Taką chwilę będzie miał. Oczywiście zapraszamy na segment deweloperów po tym drugim półfinale. Ale nie uprzedzajmy faktów. Wangit cały czas walczy. Mhm. Cały czas walczy, ale wydaje mi się, że to nie wystarczy. Nie czujesz, jak ma zagranie. Tak, dopóki strzeli jeszcze dwa razy wzmocnioną balistą i 12 z marynarza, 14 punktów ma. Mhm. 42. Starczy, starczy, musi starczyć. Jeżeli pójdzie Lin. Ja to pójdzie, już strzelił. Nie ma takiego wyboru. Przegra to spotkanie. No i w razie czego Kuku jeszcze będzie mógł liczyć na top Dekshani, nawet jeśli Wangit to wyciągnie. Ale nie sądzę, żeby do tego doszło. A już widać skrzywioną minę Wangida. Mhm. Ajajaj. Nawet nie miał co w R1 innego zrobić. Próbował jak mógł. Mhm. Być jednak może oczywiście jeszcze ta sytuacja, o której wspominałeś, czyli 5 na 5, być może wtedy, no ale to była bardzo, bardzo, bardzo niekomfortowa sytuacja dla Wangida i nie dziwi mi się, że chciał grać dalej. Nie ma absolutnie czemu się dziwić. Ach, no i widzimy, first save wygrywa. Zabrakło 8 punktów, zabrakło aktywatora scenariusza, no i Kuku drugim finalistom. Dokładnie tak, wielkie brawa, drodzy Państwo, 3-2 i Luxa.